myślę, a jakbyśmy jeszcze drugiego reżysera przekupili, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego, no to już niech by go spróbował ćwierka innego klucza. Zaraz byśmy go o mowę nienawiści oskarżyli, prawda? No, więc tylko i musimy sobie uświadomić, jakie konsekwencje dla nas spowodowałaby realizacja tego celu ekonomicznego, tych 65 miliardów dolarów. No środowisko, które na terenie Polski albo jej skrawka, bo i tak może być, dysponowałoby majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną. A co za tym idzie, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by po prostu była szlachta naszego mniej wartościowego narodu tubylczego. Nasz naród mniej wartościowy zostałby zepchnięty do roli narodu drugorzędnego we własnym kraju. I po to to wszystko się robi. I po to to wszystko się robi. I pan redaktor Michnik jest wybitnym przedstawicielem piątej kolumny w kraju, w której ja uprzejmie rozróżniam nurt świadomy i nurt nieświadomy. Nurt świadomy to jest właśnie środowisko Gazety Wyborczej, nie tylko ścisłe kierownictwo, ten sanhedryn redakcyjny, ale również ci mikrocefale, którzy tam czerpią intelektualną zupę z tej michnikowszczyny całej. No, nieświadomy, uprzejmie zakładam, że nieświadomy. Żeby Państwu przedstawić, jak on wygląda, dosyć skomplikowany obraz jest, muszę zacząć od Adama i Ewy. To znaczy od takiej instytucji, agendy Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu, która najpierw nazywała się Europejskim Centrum Monitorowania Antysemityzmu, Rasizmu i Ksenofobii, a kiedy rozszerzyła zakres swoich zainteresowań o homofobię, czyli zwalczanie wszelkich form sprzeciwu wobec sodomitów i gomorytów, to zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Agencją Praw Podstawowych. Ta nazwa jest myląca, bo ona sugeruje, że ta agencja broni jakichś podstawowych praw ludzkich. Tymczasem nie. To jest rodzaj paneuropejskiego Gestapo, którego celem jest monitorowanie mniej wartościowych narodów europejskich, czy przypadkiem nie bisurbanią się w niepożądanym kierunku. I gdyby tylko ta Agencja Praw Podstawowych próbowała tak na własną rękę wszystko monitorować, to niewiele by tam zmonitorowała. Dlatego ma kolaborantów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, których rekrutuje na zasadzie przetargu. To elementy gospodarki rynkowej w tego połączone, niewielkie, ale są. Na zasadzie tutaj w Polsce taki przetarg wygrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pewnie dlatego, że jest dodatkowo zasilana aż przez dwa kanały finansowe, ale pieniądze pochodzą z tego samego źródła i w jednym kanale i w drugim. To znaczy od finansowego grandziarza Jerzego Sorosa, zwanego filantropem. Otóż to jest Fundacja Batorego, to jest jeden kanał i dotacja z Instytutu Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie, to drugi kanał. $1 000 000 z każdego rocznie. Więc dlatego mogła tanio zaoferować, pewnie dlatego, swoje usługi delatorskie. Ale i Helsińska Fundacja niewiele by wskurała, gdyby nie współpracowały z nią tak zwane organizacje pozarządowe. Te organizacje grupują różnych filutrów takich, którzy są, lubią za tanie pieniądze wypić, zakosić. Tych organizacji jest całkiem sporo, kilkadziesiąt tysięcy. One denomina nazywają się pozarządowe,
ale tak naprawdę poprzypinane są do różnych finansowych korków, albo unijnych, albo rządowych, albo samorządowych, albo do wszystkich trzech naraz. W związku z tym, że biorą pieniądze, no to muszą się wykazywać, że coś robią, bo inaczej nie dostaną pieniędzy. No i niektóre z tych organizacji pozarządowych zajmują się monitorowaniem antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i homofobii. Ponieważ kontynuacja grantów zależy od tego, co tam przedstawią w sprawozdaniu, no to muszą wykrywać antysemitów, rasistów, ksenofobów, homofobów pod każdym krzakiem. No, to nie jest takie trudne, prawda? To jak tam inwencji trochę człowiek ma, a nic tak nie pobudza inwencji jak nadzieja na łatwe pieniądze, no to prokuratury i niezawisłe sądy są zasypywane doniesieniami. Jeszcze raz, dlaczego powiadam, że to jest nurt nieświadomy? No, uprzejmie zakładam, że im nie chodzi o to, że im chodzi o to, żeby te łatwe pieniądze zdobyć, potem móc wypić i zakąsić. Ale skutek jest taki uboczny, że zagranica dostaje sygnał, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego i że najlepiej będzie, jak nad tym niepoprawnym narodem polskim zostanie roztoczona kuratela starszych i mądrzejszych. Polityczna kuratela starszych i mądrzejszych. To jest skutek i metoda taka sama jak w wieku XVIII, kiedy trzeba było znaleźć pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. Co wtedy zrobiono? Ano wynajęto francuskich filozofów. Francuskich filozofów, którzy za pieniądze gotowi byli na wiele rzeczy, na podeślenie, na wszystko. I francuscy filozofowie wywiązali się z obstalunku. Obstalun sporządzili coś w rodzaju, znaczy taką formułę, która pełniła funkcję pozoru moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. Formuła była taka. Polaków nie można zostawić samopas, bo ani w interesie Europy, ani w interesie samych Polaków nie leży to, żeby w środku Europy było ognisko anarchii. Trzeba ustanowić nad Polakami kuratele starszych i mądrzejszych, to wtedy i dla Europy będzie dobrze, i dla samych Polaków będzie dobrze. No, teraz formuła jest podobna. I ta, te skoordynowane polityki historyczne, ta działalność piątej kolumny w kraju w tym kierunku zmierza. W tym kierunku zmierza. Formuła jest podobna. Polaków nie można zostawić samopas, ale już nie ze względu na anarchię, bo to nikomu nie przeszkadza. Prawda? I tak już suwerenność Polska utraciła po ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Polaków nie można zostawić samopas, bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś okropnego. Znowu. I cała ta propaganda, wszystkie te hagady służą uzasadnieniu tego jednego słowa znowu. I świat, to pan profesor Chodakiewicz wie, co mówi, świat też właśnie przyjął to już do wiadomości. Już to przyjął do wiadomości. Najlepszą tego ilustracją, w jakim to jak byłem niedawno w Łotawie, w kwietniu, no to akurat kilkudziesięciu parlamentarzystów kanadyjskich zwróciło się do Polski z kategorycznym żądaniem zadośćuczynienia żydowskim roszczeniom majątkowym. No a teraz 46 kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych zwróciło się w liście do sekretarza stanu Johna Kerry'ego, żeby nas trochę pokręcił w tym kierunku. Izraelski prezydent Rivlin, kiedy przyjechał do Warszawy w ubiegłym roku jesienią na uroczystość otwarcia Muzeum Historii Żydów Polski, które nawiasem mówiąc jest placówką stworzoną w tym celu, żeby naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu skonstruować prawidłową wersję historii.
żebyśmy już nie błąkali się jak pijane dzieci węgle, tylko żebyśmy mieli taką historię, jak się należy. W ramach pedagogiki wstydu oczywiście. A my mamy za to zapłatę, chyba jasne, ktoś musi za to zapłacić. Ten, co skorzysta, to niech płaci, prawda? A my niewątpliwie na tym skorzystamy. To dla naszego dobra się wszystko robi. Więc kiedy prezydent Rywlin przyjechał do Warszawy na tę uroczystość, w przeddzień swojego przyjazdu udzielił wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej. No i powiedział tam między innymi, że celem jego przyjazdu jest uczestnictwo w tej uroczystości i nie będzie żadnego protokołu wywracał, ale doskonale pamięta o sprawie roszczeń, pamięta o, uwaga, uwaga, złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Warto sobie to zapamiętać. Otóż pan prezydent Rywlin powiada, że są jakieś, ktoś komuś jakieś obietnice złożył, a nawet umowy podpisał. I tylko polska opinia publiczna nic w tej sprawie nie wie. Mamy akurat kampanię wyborczą do Sejmu. Jeszcze raz powtarzam, że chodzi, stawka jest taka, że chodzi o przyszłość naszego narodu. Czy będzie narodem normalnym, czy też zostanie zepchnięty do narodu drugiej kategorii we własnym rodzaju Palestyńczyków we własnym kraju. I warto w związku z tym przeegzaminować naszych umiłowanych przywódców, zwłaszcza tych, którzy już byli parlamentarzystami i chcą nimi zostać po raz kolejny. Co oni wiedzą, czy oni coś wiedzą na temat tych złożonych obietnic i podpisanych umów. Jeśli taki parlamentarzysta nam powie, że on nic nie wie, to znaczy, że to cymbał, którego w ogóle sprawy poważne nie interesują. Należy mu dać kopa w tyłek, pod żadnym pozorem nie wolno na niego głosować. Bo gdybyśmy konia albo osła zapytali, czy on coś na ten temat wie, to też by nam odpowiedział, że nie wie. No ale po co osła wybierać do Sejmu? A jeżeli by powiedział, że wie, a do tej pory nic nie powiedział, to jeszcze gorzej. Bo to znaczy, że to łajdak. No to łajdaka tym bardziej nie wolno. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Rywlin był w Warszawie jesienią ubiegłego roku. I przy pozorach straszliwej wojny między głównymi antagonistami na politycznej scenie, czy państwo przypominają sobie, żeby ktokolwiek z posłów opozycyjnych w tej sprawie złożył interpelację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Nikt. I to pokazuje, to więcej mówi o naszej scenie politycznej niż różne traktaty politologiczne. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej. Dziękuję bardzo.